Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do wysłuchania chińskiej legendy z czasów 8-7 wieku naszej ery. To jest dynastia Tang. Wtedy w ogóle w Chinach zaczęto tworzyć muzykę. Powstała nawet orkiestra, która nazywała się Gruszowy Ogród. Nie orkiestra, tylko akademia muzyczna powstała w Chinach wówczas, ale był to też czas rozkwitu poezji. I legenda opowiada o tym, jak bardzo słynny chiński poeta Li Bai był jeszcze małym chłopcem. A więc Li Bai zobaczył raz podczas zabawy nad rzeką staruszkę. Obok staruszki znajdował się kamień i woda w pojemniku, a ona trzymała w dłoniach wielki pręt. I ucierała ten pręt na tym kamieniu, po czym, tak myślę sobie, że wkładała do wody, aby oczyścić z tego metalowego pyłu i dalej ucierała o ten kamień. I tak wciąż i wciąż i wciąż. Więc ten mały chłopiec podchodzi i mówi: hej babciu, co robisz? Ona mówi: ucieram pręt, aby zrobić sobie igłę do szycia. No, to się bardzo chłopiec zdziwił. I powiedział: no ale jak to? Taki gruby pręt? A ona powiedziała: tak, bo jeżeli się jest wytrwałym w czymś, to znaczy, że się osiągnie sukces. Żadnego ale. I pamiętam, i właśnie to jest morał tej baśni, i potem właśnie ten mały chłopiec został wielkim chińskim poetą. A mi kojarzy się ta historia z taką babcią, która mieszkała obok nas, miała 94 lata i krótko przed śmiercią brała taką haczkę i tak jak kosiarką ścinała tą haczką trawę przy płocie. No i trawa była obcięta. No właśnie. Fajne, prawda? Miłej nocy życzę wszystkim. Pa! Yeah.